panie, jedziemy do domu, cztery dychy mamy w podbieraku. Jak nic, no jak to nie ma 40, to ja już nie wiem. O matko, ale ryba, co? Nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Sonu Bites Polska i chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować test. Przyjechałem do Nowej Soli, do portu w Nowej Soli. To łowisko słynie głównie z dużych płoci, ale ostatnio z tymi płociami nie było za dobrze, więc łowione były duże leszcze. Trafiały się takie leszcze nawet ponad 2-3 kilo, więc duże ryby. Ale ja cały czas mam w głowie te płocie i chciałbym spróbować skusić jakąś ładną płoć i zaprezentować ją przed kamerą, ale chciałbym sobie trochę utrudnić zadanie i chciałbym zobaczyć, czy zanęta, która zawiera mielone pelety i mączkę rybną, będzie odpowiednia na płocie. Zatem zapraszam Was na test. Dobra, najpierw wody muszę nabrać. Co tu robić, drogi Watsonie? Lód jest! First, distract target. O, ale przy brzegu nie ma lodu. Całe szczęście, mamy kawałek wody do łowienia. Zapraszam do wiaderka. Chodźcie, zobaczcie, co tutaj nas czeka. Znaczy mnie czeka, bo Michał będzie patrzył i się śmiał pewnie ze mnie. Myślę też. Mam ze sobą narzędzia, które być może rozwiążą problem. Zobaczymy. Także idę to uzbroję. Muszę tą piękną taflę lodu zniszczyć. Zapraszam na małą rozgrzewkę. Zobaczcie, zestaw młodego lodołamacza. Linka 3 mm 25 m do 30 kg. Lód nie jest bardzo gruby, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Ten zawias to będzie chyba mój obciążnik. Tutaj zamierzam przywiązać linkę. Chyba będzie wygodnie tym rzucić. Jak wpadnie do wody, to mam nadzieję, że przebije lód i będę mógł, pociągając za linkę, ciąć ten lód. Rękawice oczywiście do linki. Zapraszam do zabawy. Pranie miałem. Nie pranie. Chodź, obejrzyj, czy nie ma pogryzionego w tego. Zobacz, no są ślady zębów. Zobaczcie, moja noga to jest bezpiecznik, czyli montujemy linkę, więc jak się zapędzę, to na pewno mi ta linka nie ucieknie. Może tutaj. Jeszcze żeby się tylko tą linkę gdzieś nie zaplątał. Albo żeby się nie wyrwała. Dobra, układamy fachowo, pewnie specjaliści od spinaczki by to zrobili dużo lepiej ode mnie. O, to uważaj. Kamienie się zrobiły tutaj trochę. Ci, co mają właśnie na lince jakiś ciężarek, czy taki nawet w formie taki ala, nie wiem jakbym to nazwał, takiego toporka, czy tutaj z jakimś tam ostrzem, to oni rzucają daleko tą linkę i tak jakby pociągając za linkę tną ten lód. Myślałem, że tym właśnie będę mógł coś takiego robić. Ale tam nie ma punktu zaczepienia, to się ślizga, więc moja technika jest trochę inna. Wykorzystuję to, że to ma około 50 cm. Staram się, żeby uderzało tak na płasko lód i żeby rozbijało ten lód. Słuchajcie, to będzie ostatni rzut. Nie wiem ile to, no ponad godzinę na pewno, może z półtorej godziny to zajęło. Ale jak widać, troszkę jest tutaj terenu przygotowanego. Technika troszkę została rozwinięta rzucania. Później działaliśmy wspólnie z Michałem.
jeden zrzucał, żeby nie myśleć o linie, drugi tą linę hamował, żeby to tak spadało na ten lód i kruszyło, żeby nie spadało w ten sposób czy jakoś tyłem, tylko to jest najskuteczniejsze, jak w ten sposób spadnie. Więc wykonuję ostatni rzut, żeby rozkruszyć te duże tafle lodu, które tam są. No i wreszcie może zacznę łowić. No i nie jesteśmy sami. Powiedziało się A, czyli pokruszyło lód, teraz trzeba powiedzieć B i ten lód z tej wody jakoś zabrać, żeby można było wędkować, więc wziąłem bardzo długą sztycę do podbieraka. Postaram się te tafle lodowe przyciągnąć w pobliże brzegu. Opowiem wam, że nie mam doświadczenia w takim wyjmowaniu tych lodów. No powiem wam, że to ciężkie jest. Jakbym dzisiaj tej masy rybę złowił jedną tylko, to by było git. Wygląda jakbym tu szkło rzucał, ale to musicie mi uwierzyć, jest o tafle lodu. O, i na platformie będzie troszkę. Swoją mieszankę chciałbym stworzyć z dwóch zanęt Sonubites. Pierwsza to jest F1 Dark. Ona zawiera mielone pellet expander i zawartość mączki rybnej w tej zanęcie jest określana jako niska, więc tą zanętę wykorzystam. I chciałbym ją wymieszać z zanętą, która nie zawiera w ogóle mączek rybnych, pelletów. To jest Sweet Skimmer, nowa zanęta na polskim rynku, pachnąca takim karmelem troszkę. Słodka, zawiera biszkopty, więc taką słodką zanętę z nutką mączki rybnej będę chciał przygotować, ale dodam swoje dodatki. Wziąłem sobie miarkę, więc używam tej miarki, żeby stworzyć odpowiednie proporcje. Mniej więcej chcę wymieszać tą zanętę pół na pół. W związku z tym, że chcę na starcie zanęcić, to podam po 4 miarki tej zanęty. Zanęta Sweet Skimmer, jak sama nazwa wskazuje, słodka i jest przeznaczona na skimmer po angielsku, to jest taki nieduży leszcz, więc na takie ryby, ale ona też się na pewno sprawdzi na płocie, na większe leszcze, szczególnie z dodatkiem tej zanęty F1. Ona ma taki kolor jasno-beżowy, bym powiedział. Kobiety pewnie lepiej by to określiły. No ale to nie jest ciemna zanęta, natomiast no, F1 Dark, jak sama nazwa wskazuje, to jest czarna zanęta i po wymieszaniu ta zanęta będzie miała taki ciemno-szary kolor, na czym mi bardzo zależy, żeby ona nie była bardzo jasna, żeby na dnie nie tworzyła jasnej plamy. Oprócz zanęty mam też konopie. To są konopie Sonubitesa zapakowane w puszkę, więc bardzo wygodne, można taką puszkę kupić, przechowywać w garażu, gdziekolwiek. Jak jedziecie na ryby, po prostu ją zabrać i to już są gotowe, ugotowane konopie, które tylko wystarczy wsypać do pudełeczka i nęcić tym. Nie trzeba w domu tych konopi moczyć, gotować. To jest gotowa przynęta. Wspomniałem, że dodam coś od siebie. Ja bardzo lubię na płocie dodawać kolendrę. Zresztą na wiosnę, na leszcze też. Więc do tej zanęty, którą przygotowałem, dodam kolendry, żeby ta zanęta miała właśnie taką kolendrową nutę zapachową. Dodałem 8 takich miarek zanęty. Ja mam takie proporcje, że no powiedzmy na 3 miarki jedną miarkę wody, więc jak dałem 8, to prawie 3 miarki wody muszę wlać. Dwie pełne. I tą trzecią, taką niepełną, zawsze będę mógł tą zanętę dowilżyć. Ale lubię do zanęty na starcie dodać dużą porcję wody, żeby te wszystkie cząstki odpowiednio tą wodę wchłonęły. Jeśli nie macie doświadczenia z zanętami, których używacie, no to bezpiecznie jest mniej tej wody dodawać, no bo zobaczcie, ona, ta zanęta teraz to wygląda jakbym się z nią wybierał na łowienie ukleja, a nie na łowienie płoci czy leszczy. Ale
te mielone pelety, które są w zanęcie F1 Dark, one po chwili napęcznieją, wchłoną tą wilgoć, tę wodę i ta zanęta no, będzie bardziej sucha. Oczywiście ona będzie zbrylona, dlatego zaraz wezmę sito i ją przetrę przez sito, ale dam jej 15-20 minut, żeby wchłonęła tą wilgoć i żeby troszkę przeschła. A few moments later. Zanęta już odstała swoje, już nie ma takiej konsystencji papki, już ma spoistą konsystencję, jest bardziej sucha, ale są grudy. No te grudy są bardzo wyraźne, więc trzeba to wrzucić na sito i po tym zabiegu zanęta będzie puszysta, ładna i gotowa do użycia. Lubię wykorzystywać drobne sita, to jest sito 3 mm. Więc przez takie sito przetrę, więc ta frakcja będzie bardzo drobna. Jeżeli na tym sicie pozostaną jakieś cząstki, nie wiem, mielonych konopi czy jakichś kawałków biszkoptów, które są zawarte w tej zanęcie, to ja tego nie wyrzucę. Ja to z powrotem wrzucę, żeby te grubsze cząstki też na dnie były. Używam sita tylko po to, żeby pozbyć się tych grudek. Dobra, ostatnią porcję już przysypuję z wiaderka bezpośrednio na sito. Sito jest dosyć obszerne, bardzo wygodne, duże, wysokie ścianki, więc zawartość nie wypada. Zanęta dochodziła, w tym czasie można przygotować przynętę czy stanowisko. No i trzeba się szykować do łowienia, już się nie mogę doczekać. Ta miska może oznaczać tylko jedno. Będzie nęcone. Nie wiem, może to będzie za grubo, ale spróbuję. Podam ze 2 litry zanęty. Tutaj mam pudełko, mam miarkę, więc troszkę tej zanęty dodam, tak żeby były mniej więcej 2 litry. Troszkę pozostawię do wędkowania. 2 litry zanęty. Chciałbym łowić płocie, więc nie wyobrażam sobie łowienia dużych płoci bez konopi. Dobrze. Solidna garść do tego konopi. Garść zblendowanej kukurydzy. Garść kasterów. Jakiś listek się zaplątał i dodam też jokersa, może to nie będzie, no też taka garstka powiedzmy, także jak na zimę dosyć bogato, ale no nie mam tutaj innych wędkarzy obok siebie, wydaje mi się, przy gruntowaniu wydawało mi się, że wyczułem, że tam ryby przy dnie są, więc chciałbym podać taką porcję, która spowoduje, że te ryby będą chętnie chciały się tutaj ustawić w moim stanowisku. Najpierw rozbijam te przynęty, tak jakby tą wierzchnią warstwę, żeby się te przynęty oddzieliły. Szczególnie jest to ważne w przypadku jokersa, bo on ma największe tendencje do sklejania. No i teraz już zabieram też zanętę z dna. Zanęta oczywiście przez to, że dodałem mokrych przynęt, to zanęta się zrobiła no, dosyć mokra, wilgotna, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, wprost przeciwnie, właśnie taki efekt chciałem uzyskać, bo zależy mi na tym, żeby ta zanęta nie biła jakoś mocno z dna. Ona ma się na dnie ułożyć i stworzyć takie komfortowe miejsce do żerowania dla ryb, więc nie będę tego też formował w wałki. Wezmę koszyczek, sprowadzę tą mieszankę na dno, szarpnę, żeby ta mieszanka została na dnie. Zajmie mi to pewnie, nie wiem, z 10 minut i zaczynam łowić. Gdy nęcę taką luźną zanętą i nie ma tego, nie wiem, wielu litrów, tylko kilka litrów, no lubię używać tej miseczki. To już ci, co oglądają mnie na różnych kanałach, to wiedzą. Ale nie odkładam jej gdzieś na bok, na boczną półkę, tylko trzymam ją między nogami. Dla mnie tak jest najwygodniej. Zobaczcie, tutaj mam szklankę, którą będę nęcił.
wypełniam tą szklankę tą zanętą. Bardzo delikatnie tutaj czopuję, szczególnie od dołu, ale nie za mocno, bo łowię na 14 metrze od szczytówki, więc ten zarzut nie będzie bardzo mocny. Ten koszyczek nie ma w ogóle żadnych dziurek, więc on sprowadzi całą zawartość do środka. Chodzi o to, że jak szarpnę, to żeby ta zawartość, która jest w tym koszyczku, pozostała w tym miejscu, żebym nie przeciągnął tego metr, dwa czy jeszcze bliżej, żeby nie stworzyć zbyt dużego pola. Dokręcam hamulec w kołowrotku, jak szarpnę, żeby mi nic z hamulca nie poleciało. To jest dosyć głęboko, więc trzeba poczekać, aż ten koszyczek spadnie na dno. Widać to po plecionce, która... O, i teraz zrobiła się taka sflaczała, co oznacza, że koszyczek jest na dnie. Wybieram luz i staram się takim jednym zdecydowanym ruchem wyrwać tą zawartość z tego koszyczka, a właściwie koszyczek wyrwać, żeby pozostawił tą zawartość. Jeżeli zrobi się to odpowiednio, to czuć od razu przy szarpnięciu, że ta zawartość pozostaje tam, gdzie ma pozostać. No i w ten sposób te 2 litry z przynętami trzeba podać w łowisko. Żeby troszkę lepiej to stanowisko zaznaczyć, no bo można sobie wyobrazić, że ta zanęta taka mokra, którą przygotowałem, jest podana w koszyczku, który nie ma otworków, więc tak naprawdę w toni wodnej nie pozostaje po tej zanęcie żaden ślad. Nieraz bywa to bardzo dobre, gdy na przykład w łowisku są drobne ryby, ale no nieraz jest wskazane, żeby coś tam w tej toni pozostało, bo to te ryby też wabi w stanowisko. Mówię o tych większych rybach, na które polujemy, więc warto wyczuć taki moment, na przykład zarzucić koszyczek, policzyć sobie, nie wiem, opada 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na przykład wyszarpać zawartość po 3 sekundach, co oznacza, że gdzieś już w pobliżu dna ta zawartość z tego koszyczka zostanie uwolniona i ona w postaci jakichś tam drobnych grudek, cząstek, czy te przynęty, one ładnie spadną na dno i też stworzą coś w wodzie ciekawego dla ryb. Słuchaj, ja ci coś powiem. To są sygnały, ja nie wiem, czy ty je odczytujesz. Zobacz, ile lodu nam tu przywiało. Wieczór przed nami. Tego na filmie nie puścisz, co? Pierwszy zarzut po nęceniu, stoper uruchomiony. Także kilka słów powiem, bo nie wiem, kiedy te ryby do nas przyjdą. Może liczę na to, że nie dadzą szans, żeby za dużo pogadać, tylko cały czas będzie robota, więc... Kilka słów powiem o łowisku. Port w Nowej Soli, duże płocie, duże leszcze, to jest cel. Wędkarze, którzy tutaj łowią regularnie, no to trafiają na takie dni, że te duże ryby właśnie się łowi. Nie wiem, czy mi się dzisiaj uda czegoś takiego dokonać. Jak widać, warunki są trudne, trochę pogoda nas zaskoczyła. Ostatnie dane, które tutaj miałem odnośnie tego łowiska, no nie były bardzo optymistyczne. Były zawody, na tych zawodach dużo zer, niskie wyniki, pojedyncze duże wyniki, to zbudowane leszczami, więc no płocie to nie była ryba, która występowała na tych zawodach. A nie ukrywam, że dla mnie największą nagrodą by była płoć ponad 40-centymetrowa. Takiej no złowiłem kilka, ale dawno już takiej ryby nie miałem w swoim podbieraku, więc bardzo chętnie ją zaprezentował przed kamerą, więc ryby słabo żerowały, do tego jeszcze przyszły 2 zimne noce i jak widać port jest ścięty lodem. Żeby wędkować, no to musiałem trochę czasu poświęcić i wyciąć kawałek miejsca do wędkowania. Odległość 14 metrów, na tym dystansie zanęciłem łowisko i tam będę łowił. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Trzeci rzut. W trzecim rzucie wzięła ryba. Pierwsze 2 rzuty na pusto. W trzecim rzucie jest ryba. Od czego to rozpoczniemy? Od płoci. Takie miały być, takie było założenie i płoć na dzień dobry. No to już jest ładny kaliber, ale jeszcze nie ma tak dobrze widocznego znaku Nowa Sól. Te największe mają tutaj taki dyskretny, ale dobrze widoczny taki napis. Nowa Sól górą, czy coś takiego. Piękna, zdrowa ryba oczywiście musi wrócić tam, gdzie jest jej miejsce.
ale spaprałem. No bracie, dobrze jest. To jest kolejna ładna ryba. Czuję po szarpnięciach pyskiem, że to nie jest jakiś okonek, tylko większa ryba i wygląda mi na płoć i to ładną, więc jest nadzieja, 40 centymetrów, to jest mój cel na dzisiaj. A jeszcze w takich warunkach to będę przeszczęśliwy. Holuję wysoko uniesioną wędką, bo tutaj, ja tego nie znam tego łowiska, ale tutaj rozmawiałem z miejscowymi wędkarzami, którzy mi wytłumaczyli, że tutaj mniej więcej tak jak wchodzi żyłka, oj piękna ryba jest, tak jak wchodzi żyłka, plecionka, to jest półka i od tej półki jest zejście w dół, więc o, to jest ta ryba, po którą tu przyjechałem, na pewno. Panie, jedziemy do domu, 4 dychy mamy w podbieraku. Jak nic, no jak to nie ma 40, to ja już nie wiem. O matko, ale ryba, co? To jest to, to jest to. Nie lubię tego powiedzenia, ale wiele osób je stosuje. Kto gra grubo, wygrać musi. I dzisiaj to się sprawdziło. Jeszcze nie mierzyłem tej ryby, ale już czuję, że to jest ta ryba. Czekajcie, muszę najpierw na miarkę ją ułożyć. Zobaczymy, ile to jest. Komisyjnie bardzo zapraszam kamerę. Już widzę, że jest dobrze, że jest bardzo nawet dobrze. Zobaczcie, pyszczek jest tutaj, opiera się. Nie otwieram nawet tego pyszczka. Zapraszam dalej. Spokojnie 41 cm. Nawet 41,5. Także... Mączka rybna, trochę słodyczy, kolendra, grube przynęty i piękna ryba w podbieraku. Słuchajcie, no ja jestem spełniony. To jest chyba moja rekordowa płoć, którą złowiłem. Kiedyś miałem na zawodach taką jak piórnik z przyponami. Ja miałem 40-centymetrowe przypony. Nigdy jej nie zmierzyłem, natomiast ta jest na pewno największa z tych, które mierzyłem. 41,5 cm. Wyjmę ją z siatki, ostrożnie wypuszczę. Przepiękna ryba. Woda jest krystalicznie czysta, widać. Oj, żywa rybka. Chcę odpłynąć. Super. Jestem szczęśliwy. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Ja bardzo lubię łowić na koszyczki typu Hexmesh. Hexmesh Bullet. Ciężarek na końcu, więc dzięki temu środek ciężkości przesunięty w tę stronę koszyczka. Bardzo celnie i daleko latają. Podczas opadania na dno one przyjmują tę pozycję, czyli to już jest dla nas taki sygnał, że jeżeli tak opada koszyczek, no to tutaj się może zawartość tego koszyczka wysypywać. Nieraz to jest pożądane, nieraz jest to niepożądane. Więc zwracajcie uwagę na to, jaka jest reakcja po tym, jak nabiliście koszyk. Jeżeli nabijecie koszyk mocno, no to wiadomo, że podczas opadania ta zawartość koszyczka pozostaje w środku, i koszyczek na dnie powoli tą zawartość będzie uwalniał. Jeżeli natomiast przynęty czy zanętę dosyć lekko uciśniecie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że podczas opadania ta zawartość tego koszyczka albo część tej zawartości wydostanie się i zacznie opadać w toni, co nieraz jest bardzo dobre, żeby zwabić ryby do swojego stanowiska albo zachęcić je do brania. Słuchaj, ja muszę się ubrać, Michał, bo zaczyna się robić chłodno, nie chcę się przechłodzić. Zrobiła się cisza w stanowisku, więc trzeba je trochę rozruszać. Dzień się kończy, więc postawię sobie kolejny challenge. No może następna ryba powyżej 40 cm. What? Nie, może się uda, może nie. Każda inna też mnie ucieszy, ale kolejna 40 to będzie coś super. Więc znowu wędka do nęcenia w dłoń. Ta sama zanęta co na początku, z przynętami i parę rzutów.
odwagi, mocną linkę i też można sobie przygotować stanowisko. Super skuteczna metoda. Jak kończyć film, to płocią. Taki był zamiar. Więc mam nadzieję, że kolejną piękną płoć pokażę do kamery. No, na pewno to nie będzie 40, bo już widziałem, jak mignęła. Jejku, to jest leszczyk nawet i to nieduży. Czy krąb taki niewybarwiony. Krąpik. Takiej ryby to tu jeszcze nie było. Wolałbym się z wami pożegnać większą rybą. Tą rybą nie będę się żegnał, więc... Wypuszczam, zarzucam jeszcze raz, może będzie kolejna, ale już następną rybą, jaka by nie była, to się z wami pożegnam. O, nie chce mnie opuścić. Czekał, czekał i wyczekał. Ojej, ją muszę odpuszczać, bo to duża ryba jest. Kurde, zaraz będę musiał z klipa jeszcze zdejmować. Słuchajcie, to może być porównywalna ryba do tej, co była wcześniej. No niesamowite. Wielu ryb nie złowiłem, ale jakościowo przepiękne ryby. Płocie olbrzymie. Pamiętam tutaj o tym rancie, co mi koledzy mówili, więc staram się ją raczej do góry holować, żeby nie gdzieś tam nie obcierała linką o ten rant. Ale ona jest cwana. To jest cwana ryba. Ładny krąb. No nie jest to płoć, ale jeśli chodzi o krąpia, to też przepiękna ryba, więc to też na pewno będzie ryba, żeby się pożegnać. Piękny, gruby, odrzański krąb, na do widzenia, więc bardzo dziękuję, że zostaliście do końca tego filmu. Ja tą rybę wypuszczam, z wami się żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pan zobaczy, taka była, do łokcia!